Proszę Państwa, znajdujemy się nad Kozim Brodem w rejonie ulicy Bukowskiej. 12 grudnia byłem tutaj z grupą i okazało się, że rzeka tak z ledwością dopływała do progu, który znajduje się bliżej mostu. I wydawało mi się wtedy, że jest to taki stan przejściowy. Znaczy się, elektrownia Sierpsza od czasu do czasu popuszcza i wtedy powiedzmy przez Kozibrud przechodzi coś w rodzaju fali powodziowej, która sukcesywnie się wygasza. Teraz chcieliśmy zobaczyć, jak to jest po pewnym czasie. No i okazuje się, że no, Kozibrud jest kawałek dalej, minął próg i dochodzi do zakrętu. Woda oczywiście jest w tej chwili częściowo zamarznięta, jak to zimą. Wygląda na to, że w okresie zimowym Kozibrud jakoś sobie radzi i płynie. No, spróbujemy zobaczyć, jak daleko. Proszę Państwa, należało sprawdzić, jak dalece Kozibrud płynie, skoro tutaj wygląda na to, że tej wody jest naprawdę dużo, no sądząc po nawet zamarzniętej tafli. Otóż proszę Państwa, już za zakrętem, tam gdzie widać samotną wierzbę i zaczyna się w nurcie Koziego Brodu pasmo trzcin, rzeka znika, nie ma wody. Tam już, no może jeszcze jakieś parę kropelek się sączy, może do wiosny się tej wody troszkę dalej doterepie, ale póki co jest tylko w tym miejscu, czyli idąc od mostu łukiem góra 100, maksymalnie 120 metrów i rzeki nie ma.